Cześć, dzień dobry, witam na sesji poniedziałkowej, 25 dzień października. Zapraszam na przegląd techniczny głównych instrumentów. Zaczynamy od euro USD, interwał, tutaj mamy dwugodzinówkę akurat. Tak naprawdę na ETK-u pozostajemy w konsolidacji. Tutaj patrząc na otwarcie bieżącego tygodnia, startujemy z małą luką spadkową z pułapu 1.1635. Pojawia się podbitka na sesji azjatyckiej. Podbitka w okolice górnego ograniczenia 1.1670, zabrakło powiedzmy około 5 pipsów. Natomiast znowu ponownie z tego pułapu też, jak sobie zobaczymy po raz trzeci, pojawia się dosyć duża podaż. Tu mieliśmy pierwsze zrzucenie 19, później 21 i dzisiaj na otwarcie tygodnia po raz kolejny. Świeca tutaj po godzinie 10, która jest kształtowana. Duże spadki pojawiają się z 1.1660 do 1.1625, także dynamiczne ruchy na południe, jeśli chodzi o wykres głównej pary walutowej. Amerykański dolar wyraźnie zyskuje i zbliżamy się do poziomu popytowego 1.1615. Zielona strefa, którą wyznaczałem jeszcze w ubiegłym tygodniu, w połowie chyba ubiegłego tygodnia, pierwszy raz ten scenariusz Wam tutaj rozrysowałem. Dodatkowe potwierdzenie jeszcze tego poziomu mamy. Dokonując sobie pomiaru całego swingu wzrostowego, odkładamy od maksimum z 19 października i mamy 38,2 FIBO właśnie. Klastruje nam się to z tym poziomem FS100, który widzicie tam niebieską linią. Całość w tej zielonej strefie oznaczam jako strefę popytową tutaj na głównej parze walutowej obecnie. Jaki mamy kurs? 1.1624-25, strefa popytowa 1.1612, 1.1615, więc już około 10 pipsów nam pozostało, także schemat do obserwacji na teraz tak naprawdę. Jeszcze może przed sesją amerykańską możemy tutaj zobaczyć zaksięgowanie tego poziomu, natomiast sama dynamika powinna pojawić się po godzinie 14-14.30 i wtedy też będzie można zobaczyć, jak na ten poziom cena nam zareaguje. W kontekście kabla GBP/USD tutaj rynek odjeżdża ze scenariusza harmonicznego z uwagi na umacniającego się dolara. Mamy cały czas punkt D wyznaczony na wysokości 8,86. To jest scenariusz układu harmonicznego nietoperza. 8,86 FIBO tutaj z tej fali XA kształtowanej od drugiej połowy września, w zasadzie przez całą drugą połowę września, mamy 14-15 do końca miesiąca, tak naprawdę 29-30 to jest to low, które tutaj widzimy, 1.3415. Zobaczmy, jak tutaj odniesie się, możemy się odnieść do tutaj tej największej korekty, która jest tutaj naszą falą BC w tej strukturze harmonicznej. Czy ten scenariusz został już zaksięgowany, to 1 do 1. No tak naprawdę podobnie jak na głównej parze walutowej, tak i tutaj kurs zbliża się do zaksięgowania właśnie tego 1 do 1. Zobaczmy też na dwugodzinówce może. Dokładnie odłożę sobie tutaj od tego szczytu. Strefa popytowa w takim przypadku, jeżeli realizowany jest ten scenariusz overbalance, to jest 1.3728, 1.3730. W tych rejonach powinien pojawić się popyt na parze walutowej GBP/USD. Oczywiście dodatkowe potwierdzenia na formacjach świecowych będą tutaj decydujące i ważące o tym, czy będzie warto ten schemat rozgrywać. Około 15 pipsów nam tutaj pozostaje tej przestrzeni, chociaż widzimy, że dynamika jest całkiem spora i możemy ten poziom osiągnąć w przeciągu nawet kilku najbliższych minut. Nie bardzo widać wzrosty na UIK-u, chociaż zaksięgowana została strefa FS100, którą wyznaczyliśmy sobie w ubiegłym tygodniu. Scenariusz tutaj z tą równością korekcyjną rozpoczął nam się tutaj 20 października, czyli ubiegły tydzień. To była sesja środowa bodajże, tak, środowa. Z pułapu 114,70 w końcu ta korekta się pojawia i pojawia się głębsza korekta, bo czekaliśmy na to, jak ta sytuacja nam się rozwinie. Oczywiście rozpiętość tej tutaj korekty bierzemy od tego wierzchołka. Widzimy, że rynek zaksięgował nam to FS100. Pojawia się na razie drobne odreagowanie, natomiast możemy tutaj ukształtować czy to odwróconą formację głowy z ramionami, czy formację podwójnego dna i z tego pułapu 1.1340. Myślę, że jest duża szansa na właśnie odreagowanie na wykresie USD JPY, chociaż możemy za minus przyjąć ten fakt, że mamy spore spadki na euro USD i na GBP USD i pomimo dużej mocy dolara amerykańskiego, no UIK nie bardzo chce odjeżdżać i stoi w miejscu, więc jeżeli tendencja by się zmieniła na ETK-u i na kablu,
no to jednak widzę spore prawdopodobieństwo, że ten poziom wsparcia może zostać jednak wybity dołem. Także do obserwacji i czekamy na kolejne formacje świecowe, przede wszystkim na godzinówkach. Mamy kolejne podejście na DAX-ie. Kolejne podejście do 886, to jeszcze na zamknięcie ubiegłego tygodnia było to podejście. Cenowa strefa oporu, strefa podażowa 15600 punktów. Punkt D w pierwszej kolejności zaksięgowany 15 października i tutaj na zamknięciu sesji w ubiegłym tygodniu, dobrze mówię, tak, to jest 22, to jest sesja piątkowa. Po raz kolejny pojawia się test tej strefy, minimalnie ten wierzchołek wyższy. I teraz walczymy o utrzymanie tego poziomu oporu po prostu. Zobaczymy, jak kolejne godziny będą rozgrywane. Mamy teraz podbitkę na DAX-ie. Automatycznie możemy gdzieś pozycję zabezpieczać ponad tym dzisiejszym, czy piątkowym tak naprawdę wierzchołkiem, szukając też sporej precyzji tutaj na poziomie technicznym.